Wtem zadeły w trąby trzy chówce i potłukli dzbany. Pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali miecz dla Pana i dla Gedeona. Księga Sędziów, 7 rozdział, werset 20. Broń Gedeona. Historia Gedeona może być wielką zachętą dla Kościoła w ostatnich czasach. Bóg nie potrzebuje dużej liczby ludzi ani szczególnie obdarowanych liderów, by osiągnąć swoje cele. Może nie będziemy rozumieć Jego planów, ale możemy zaufać Jego obietnicom. Zgodnie z Bożym poleceniem armia Gedeona została zredukowana do zaledwie 300 wojowników. Wódz wyposażył swoich ludzi w trąby do trąbienia, dzbany do rozbicia i pochodnie do podpalenia. Czy to nie był dziwny oręż? W Bogu ten oręż ma moc burzenia warowni, jak czytamy w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, 4 werset. Trąby mówią o świadectwie Słowa Bożego w 4 Księdze Mojżeszowej, 10 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Pan polecił Mojżeszowi, by zrobił dwie srebrne trąby w celu zwoływania zboru i dawania poleceń dotyczących przemieszczania się obozów. Trąby przewodziły ludowi izraelskiemu w ich uwielbieniu, wędrówce i podczas wojny. W ten sam sposób Słowo Boże kieruje każdym aspektem naszego życia. Dzbany reprezentują nasze naturalne ciała. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział od 6 do 7 wersetu mówi nam, że mamy ten skarb, światłość życia w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zgodnie z tym obrazem pochodnie obrazują światłość Pana Jezusa. Wojownicy mieli patrzeć na Gedeona i naśladować jego ruchy. Tak samo my patrzymy na Jezusa, wodza naszego zbawienia. Wchodzimy w jego ślady, jak mówi Ewangelia Jana, 13 rozdział, 15 werset. Przeszywający dźwięk trąb, druzgocący hałas rozbijanych dzbanów i oślepiający blask pochodni wywołały panikę w obozie wroga. Cóż za wspaniały obraz zwycięstwa przez rozbicie. Rozbite dzbany oznaczają śmierć dla samego siebie. Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. Tak o tym nam mówi. Gdy nasz stary człowiek jest ukrzyżowany wraz z Chrystusem, blask naszego Pana może rozprzestrzeniać się przez nas. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Tak mówi Psalm 51, werset 19. Dlatego możesz zaufać Bogu we wszystkich twoich okolicznościach. Konia przygotowuje się na dzień bitwy, ale zwycięstwo należy do Pana.